Tak więc zobaczmy, czy ten sezon uda nam się zakończyć w strefie pucharowej. To absolutnie nie jest dla nas cel, o czym doskonale wiemy, ale byłoby to miłe zaskoczenie. Tak samo jak miłym zaskoczeniem byłoby, gdybyście zostawili łapkę w górę na kanale Koza Stream, jeżeli to oglądacie jako film. Jestem naprawdę mega zadowolony z waszych aktywności. Bardzo mi miło, że tak oglądacie, że wam się to podoba i jesteście aktywni. Doceniam max. A my mamy raport. I powiem szczerze, że Matteo Guendouzi coś tak sobie średnio radzi w tym Arsenalu. Jest w złej formie. I gdybyśmy spróbowali wyrwać tego gracza ze szponów kanonierów, to ja naprawdę nie byłbym zły. Zobaczmy jeszcze, jak się Wöber rozwija. No też wygląda nie znaczy on wygląda nieźle. No i Rob Holding, to by było naprawdę fajne wzmocnienie, ale środkowego pomocnika my chyba nie potrzebujemy. No dobra, słuchajcie, tak więc na spokojnie, zobaczmy, jak to będzie wyglądało w kolejnym meczu z Manchesterem United, ale tu musimy porobić zmiany, bo poprzednie spotkanie troszeczkę nas napoczęło. I tak, wydaje mi się, że możemy zaufać teraz w środku pola komuś innemu. Nie, no nie mają strzelek w dół, więc nie ma co się tutaj za bardzo nadwyrężać. Ale przydałby nam się... Nie no, tutaj chyba nie mamy za bardzo kogo zmieniać. Jedyne co możemy zrobić, to tego typu zmiany. Johnston sobie tu wskoczy na lewą pomoc. Griffith zagra na lewym skrzydle, bo po prostu nie najlepiej wygląda obecnie Neres. No, dawno nie strzelał. Więc może posadzenie go na ławce po prostu sprawi, że chłopak się obudzi, że się ocknie i stwierdzi: ej, muszę się za siebie wziąć, bo coś nie wygląda tak jak powinno wyglądać. No dobra, 3 zwycięstwa z rzędu Manchester United. Zobaczymy, czy będą mieli czwarte. Mam nadzieję, że nie. No i nie mają, bo jest remis. Strzela Johnston, widzicie? I strzela Griffith, więc ta zamiana skrzydeł zadziałała. Dwóch zawodników, których my przerzuciliśmy, pokazało klasę. A przede wszystkim dało nam niezwykle cenny punkt, bo to było bardzo trudne spotkanie. No niestety, Westergaard musi odpocząć i w to miejsce wskoczy Lindsay, co znacząco obniży poziom naszego środka obrony, ale takich wyborów czasami trzeba dokonywać. Co więcej, wydaje mi się, że damy odpocząć Haalandowi, żeby tutaj nie ryzykował kontuzją, a my zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Manchester United jest 9. w tabeli, jak mi donoszą moi asystenci na czacie, więc naprawdę nie jest to najlepszy wynik. Arsenal jest 8 w tabeli. Zobaczmy, co się dzieje dalej. Pierwsze jest Manchester City, potem jest Tottenham, potem jest Chelsea, Everton, Liverpool, West Ham, Newcastle, więc naprawdę ta tabela jest mocno pocięta. Southampton, Stoke City i Crystal Palace są kandydatami do spadku. Nam to na szczęście nie grozi, ale musimy cały czas trzymać rękę na pulsie, żebyśmy zaraz tutaj, wiecie, nie zaliczyli zjazdu i żeby nie było przykrej niespodzianki, więc musimy to zrobić. Koza, co tam się stało znowu, że twój film zniknął, nowy wrzucony dzisiaj? Dzisiaj nie było wrzuconego żadnego filmu. Dzisiaj żadnego filmu nie dodawałem, Domson, więc nic nie zniknęło. Ja dzisiaj nie dodawałem żadnego materiału, więc nie wiem, co zniknęło, ale nie mój film, bo się takowy nie pojawił. Nic nie dodawałem dzisiaj na ten kanał, dodawałem tylko na kanał Koza Stream. Więc może coś ci się przewidziało. Bo serio nie wiem. Wiem za to, że przegrywamy z Leicester City u siebie, co boli, bo żałuję, że tak się stało. Mówicie, że film na kanał Koza Stream zniknął? Nie, no jest wrzucony, aczkolwiek rzeczywiście przestały mu przybywać wyświetlenia. Więc może się coś zrąbało, bo nie wiem, ja nic nie robiłem, to coś YouTube odwala manianę w takim razie. Dobra, wracamy do treningów. Moglibyście, panowie, wreszcie wbić te 80-tki. Musimy Greenwoodowi zmienić trening, bo ewidentnie coś tam nie działa. Ale działa, słuchajcie, to co ważne, działa nasz klub. Jesteśmy na miejscu 10. To jest naprawdę bardzo fajna pozycja. Mamy raport o juniorach. Fitzpatrick ładnie się nam rozwija, rośnie jego wartość. I wydaje mi się, że tego gościa powinniśmy dać na treningi zaraz. Bo fajnie się to zaczyna prezentować. Wilmot może grać.
Co mnie cieszy bardzo. No i zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy, czy w tym meczu wystąpi, raczej nie musi, więc wątpię. Tu może wrócić Vestergaard na spokojnie. No dobra, zostawmy to tak jak jest. Lee jest bez formy, więc Franky tutaj wróci. Greenwood, Hornby nie zadebiutował za dobrze. Johnstone na razie tutaj zostanie i zobaczymy, jak sobie poradzi nasz skład w meczu z Arsenalem. Zobaczymy. Zobaczymy, słuchajcie. Kanonierzy bez formy, bez pomysłu w tym sezonie, ale z trzema punktami, trzema bramkami u nas. Znowu strzela nam Sisto. No niestety, słuchajcie. Niestety. Dawid Villa Regen, sprawdź proszę. Chcę zobaczyć, czy twój wszędzie jest taki dobry, czy tylko u mnie. A czy to wszędzie jest taki dobry? Dawid Villa ma Regen? Znaczy, możemy pomyśleć, ale nie jestem przekonany, słuchajcie, do tego zawodnika. No niestety, musimy pomyśleć, bo ten skład, który zadziałał jakiś czas temu, nie działa teraz, więc musimy znowuż... Znowuż musimy, słuchajcie, zamieszać troszeczkę tutaj. Wróci na pewno Neres do składu na to miejsce. Tutaj Johnstone w podstawowej jedenastce pokazał, że niestety nie jest tym, kogo potrzebujemy. Vestergaard, O'Connell, jak na razie ten duet sobie nie radzi. Tutaj wskoczy Lee. Lindsay, nie, dobra, widzę, że tutaj komputer nie chce dać Lee opaski kapitańskiej, ale on ją dostanie ode mnie w takim razie. Młoda gwiazda do treningu, ale ja nie mam żadnej młodej gwiazdy obecnie. Nie mamy żadnej młodej gwiazdy obecnie, słuchajcie. Dobra, tak więc lecimy dalej. Na szczęście jest dużo czasu na regenerację. Canon, inny klub zapłacił kwotę odstępnego. Andy Canon 6900 zapłacił klub FC Porto. Nie walczymy o niego, słuchajcie. 6 milionów 900, przepraszam. To jest naprawdę duża kwota za tego zawodnika. Co możemy zrobić? Jedynie to podziękować za to, że z nami był, że awansował z nami, bo to jest gościu, który pomagał nam przez wiele etapów i tutaj... nie ma co do tego wątpliwości, słuchajcie, że możemy być tylko wdzięczni, a to jest biznes i trzeba to rozwiązać w ten sposób i ogólnie parę ciężkich biznesowych decyzji podjąć musimy, bo chciałem się go pozbyć, ale nie mogę. Jest bardzo zadowolony, fajnie, szkoda, że ja nie jestem zadowolony z tego typa, bo naprawdę nie wygląda to dobrze, jeśli chodzi o tego zawodnika. I też zastanawiam się, co zrobić z Curtisem Jonesem. Słuchajcie, wydaje mi się, że możemy myśleć o sprzedaży tego gracza. To będzie naprawdę duży zarobek. No a on tutaj nie działa, zwyczajnie. On tutaj się nie odnajduje. Ile jest różnicy między tym, co jest na Koza Stream, a tym, co na kanale? No teraz jest jeden odcinek jakby, bo jeden skończyliśmy nagrywać, więc on będzie jutro, a to będzie pojutrze, więc... W ten sposób to wygląda, a Canon nie zmieni barw klubowych. To jest bardzo ciekawe. To jest naprawdę ciekawa sprawa. Rhys James wraca po kontuzji. To mnie niezwykle cieszy, bo to jest bardzo ważny dla nas zawodnik. Chalobah nam wypada ze składu, bo dostał czerwoną kartkę. Jego miejsce zajmie Canon, który no, chce zostać, albo chcieli mu za mało zapłacić, skoro nie odszedł. A my przegrywamy. Haaland strzela gola. To cieszy, bo to jest fajna sprawa, ale... Ale to jest problem, no to jest problem, bo tutaj zaczynamy tracić punkty troszeczkę hurtowo i to mi się zaczyna nie podobać. Co prawda cały czas jesteśmy na miejscu 10, bardzo mnie satysfakcjonującym, nie zrozumcie mnie źle. Ale wiecie, o co chodzi, no, boję się, że zaraz tu się zacznie robić cieplutko. Dobra, co my tutaj mamy? Peter Murphy, fajny, no jest fajny, ma 100 tysięcy, dajmy go sobie tutaj. Ten gościu ma 160 tysięcy, ale bardzo niski potencjał, więc nie wydaje mi się, żeby było sensowne. 60 tysięcy, 70... Wow, 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 panie i panowie, wstrzymajcie oddech, bo chyba znaleźliśmy nowego Ferdinanda. Znaczy, nie wiem, jaka to będzie pozycja, ale automatycznie dobnij budżet, bo ten gościu wygląda naprawdę znakomicie. Tego odrzucamy i tego odrzucamy, słuchajcie, 500 000 wartości juniora. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. A tutaj szukamy nowego Didiera Drogby. To na pewno nie jest nowy Didier. To na pewno nie jest nowy Didier. To na
pewno nie jest nowy Didier i to na pewno nie jest nowy Didier, ale tutaj mamy 275 tysięcy, słuchajcie, dwóch naprawdę znakomitych juniorów dostajemy. I musimy przemyśleć sprawę, naprawdę, bo będzie się tutaj działo, a Curtis Jones wyraża prośbę o transfer i ja powiem ok. Ja powiem ok, przyjdzie na jego miejsce Żurkowski. Będziemy mieli możliwość też ściągnięcia innego środkowego pomocnika. Jesteśmy w stanie troszeczkę przewietrzyć ten środek pola. Curtis, to nie działało. Życie. Na razie, słuchajcie, to no, co ja mogę powiedzieć? No tak bywa. A to, co mnie cieszy, słuchajcie, to, że my na nim zarobimy kupę siana, bo pamiętajcie, że to jest gościu, który w naszym klubie, do naszego klubu przyszedł za milion. Nie udała się ta przygoda, ląduje na liście transferowej. Wykazuje wielki potencjał Mumbai, to jest gracz, którego ja nie chcę się pozbywać i w którego musimy zainwestować czas i rozwój, bo to jest gościu, który naprawdę ma szansę być kimś. Ajax Amsterdam, 6900 za Kanona, naprawdę. Naprawdę ten gościu budzi zainteresowanie w całej Europie. No okej, okay, no nic dziwnego, słuchajcie, jesteśmy, wydaje mi się, rewelacją tych rozgrywek. Troszeczkę jak Wolverhampton, więc no nic dziwnego, że chcą kupować naszych graczy, a my wreszcie punktujemy 2-2, ale Haaland znowuż nie strzela z 11. Muszę przyznać, że powoli kończy się moja cierpliwość co do tego napastnika, bo liczyłem na troszeczkę inne liczby w jego wykonaniu. Greenwood wbił 81 oceny ogólnej, tego gościa musimy wyrzucić, bo no bo po prostu osiągnął próg, który nas interesuje i musimy bardziej zastanowić się nad tym. Kanon odchodzi, słuchajcie, możemy mu jedynie podziękować brawami na czacie i w komentarzach, jeżeli oglądacie ten film na YouTubie, bo to jest zawodnik, który dał nam naprawdę, naprawdę dużo. Peter Murphy wygląda nieźle, ale myślę, że tego gościa raczej nie będziemy tutaj trzymali, bo ta wartość jest za niska. Cooper, zwolnimy tego zawodnika. No i słuchajcie, Brandon Hughes, 62 oceny ogólnej u 16-latka. To jest naprawdę bardzo fajny wynik. I Fofana to jest niestety nie nowy Drogba, bo to jest SPO, ale jego sobie na pewno zostawimy, więc tak. Ciebie, typie, możemy się pozbyć. O'Larry, ja wiem, że ty możesz mieć potencjał, ale my w ciebie nie możemy zainwestować tyle czasu, więc mamy trzech naprawdę fajnych juniorów, w których możemy tutaj, których będziemy mogli rozwijać. No i to mi się podoba. Gramy teraz z Fulham. Jak widać, nasz skład jest w znakomitej formie. Genialna dyspozycja. James może wrócić do podstawy 11, to cieszy. Bogle wejdź za Wszołka. No, naprawdę tutaj strzałek w górę nie ma chyba nikt. Nie wiem, zachowują, jakby to było zakazane w ogóle. No dobra, więc tak to się prezentuje. Muszę przyznać, że w ogóle jestem bardzo niezadowolony z Westergaarda. Nie będę ukrywał, jakby... To jest gościu, który jest na wysokim poziomie, patrząc na nasz zespół, ale... O Boże, Neres ma kontuzję, ja tego nie zauważyłem. 4 dni, dobra, ale my sobie samemu to zmienimy, bo komputer tutaj zrobi nam jakąś dziką zmianę. Nie, żebyśmy my nie robili dzikiej, ale robimy to w ten sposób. No zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy, jak to teraz można poukładać. Jeśli chodzi o przyszły sezon z tym środkiem obrony, bo tak patrzę, że ten Westergaard nie funkcjonuje, naprawdę nie pamiętam, kiedy on był w formie, a Haalanda postraszyłem i strzelił, ale znowuż obrona zawodzi, znowu stracimy 2 gole i przegrywamy z Fulham na wyjeździe. Dobra, a teraz musimy, tak, Greenwood, ciebie możemy wreszcie stąd wyrzucić. No i tutaj wskoczy sobie oczywiście w trening Hughes. I pierwsze, co zaczniemy u ciebie robić, Hughes, to wytrzymałość. To jest najważniejsze. Musisz mieć żelazne płuca. Chalobah ma już zrobioną ocenę ogólną, która nas interesuje i to mnie bardzo cieszy. No i tutaj wskoczy oczywiście Fofana, ale on dostaje na razie też trening wytrzymałościowy. Chociaż naprawdę nieźle wyglądają te cechy. I tutaj Mumbę możemy wrzucić w trening, żeby on jak najszybciej nam dobił wysoko. Damy mu oczywiście trudne wyścigi z koszami.
No i miejmy nadzieję, że ładnie będzie nam się młody Anglik rozwijał, bo cały czas, słuchajcie, on jest młody, więc warto w niego inwestować nasz czas. No dobra, tak więc w ten sposób to wygląda. My lecimy sobie na spokojnie dalej do meczu z Burnley, gdzie ciekawy jestem, którego bramkarza dadzą. Mają ich miliard, żadnego nie chcieli odstąpić. No i zobaczymy. Gramy u siebie. No ale to wygląda fatalnie, jeśli chodzi o formę zespołu. Naprawdę, to wygląda bardzo, bardzo źle. Domson, wielkie dzięki za kolejną dotację. Koza, co się stało, że znowu zniknął? A nie, to było, przepraszam, to było. Co tam się dzieje na czacie? Lepszy Griezmann czy Modmu Rodrigo? Szczerze nie wiem. Tak bez porównania statystyki ja nie jestem w stanie odpowiedzieć. Czy pora na zmianę formacji? Nie wydaje mi się. Chociaż może. Chociaż może. Znaczy wiecie, no, to jest formacja, z którą my osiągnęliśmy już naprawdę bardzo dużo, więc dlatego ja się jej tak trzymam, bo to działało. Z drugiej strony też, słuchajcie, jesteśmy na naprawdę, no, nie możemy narzekać, jesteśmy na 11 miejscu, jesteśmy Beniaminkiem, pamiętajcie o tym, to jest nasz pierwszy sezon, a my dostajemy ofertę za Curtisa Jonesa z Eintrachtu Frankfurt, która jest 11-krotną wartością tego, co my za niego zapłaciliśmy, więc jest naprawdę nieźle. Ale może być jeszcze lepiej, więc zobaczymy, czy da się wyciągnąć od nich trochę więcej pieniędzy. Neres wróci do składu, Neres wróci do składu. Nathan Ake rzeczywiście jest niezłym pomysłem. Myślę, że czeka nas drobna przebudowa tej defensywy, bo troszeczkę nie wygląda to tak, jakby mogło wyglądać. Okej, okay. Przedstawiciel Eintrachtu się obraził. Nie ma problemu, nie ma problemu. Mnie to nie boli, mamy jeszcze... Mamy jeszcze dużo czasu, żeby się w to bawić tutaj. Dobra, tak. Griffiths tutaj się zmienia. I... Czekajcie. Coś tu namieszałem. Coś tu mocno namieszałem. Gdzie jest Neres? Neres jest tam, okej. Okay. Czyli Neres idzie tu, a tu idzie Griffiths. Spoko. Jest lewym skrzydłowym. Dobra. Greenwood zostaje cały czas tu. Środkowym napastnikiem. Zrobimy jeden eksperyment, słuchajcie. Taką trochę damy ostatnią szansę. Wiem, że gramy teraz mega ofensywnym składem. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale skoro nie mamy obrony, skoro ta obrona nie działa, to może... To może po prostu powinniśmy strzelać więcej bramek niż przeciwnicy. Gramy z Newcastle, który jest absolutną rewelacją tego sezonu. Dostajemy ofertę od Sportingu. Więc ciekawy jestem, czy oni będą skorzy dać trochę więcej pieniędzy. Zobaczmy. 11,5 miliona, zaproponuj nową kwotę. 14,5 miliona. 11,5, ok, to jest ich max. Ale to jest młody zawodnik. Zrzućcie mi trochę procentów. No i proste. A on może odejść gdzieś dalej, więc ja naprawdę jestem zadowolony. Jeżeli on odejdzie, nie jest źle. Zespół. Jest Greenwood na ławce, a rzeczywiście jest Greenwood na ławce. Nie wiem, czemu tu jest Hornby. Greenwood wróci sobie tu oczywiście. Więc gramy bardzo ofensywnie, słuchajcie. Więc gramy bardzo, 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 bardzo ofensywnie. Ale nie możemy, jakby... Nie możemy przekreślać tego pomysłu. Gramy z Newcastle, który jest dziewiąte, do którego tracimy już naprawdę dużo punktów. I jeszcze gramy u nich, więc będzie ciężko. Prognozy nie są obiecujące. Takie życie zarządzie, takie życie. No zobaczmy. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Newcastle kontra Macclesfield i... Ofensywa się przydała. Haaland strzela z karnego, okej. Okay. Okej, okay, to mi się podoba. Jakby odchodzimy od takiego stylu, preferowanego przez Beniaminki i tak dalej, że się bronimy, jeden wysoki napastnik, wrzutki i tak dalej. My tutaj lecimy z koksem. Chcemy odstrzelić po prostu każdego, słuchajcie. Chcemy odstrzelić każdego. Oni mogą strzelić 4, spoko, ale my strzelimy im 8. Zobaczmy, konferencja prasowa i czy będzie informacja o sprzedaży zawodnika, to mnie interesuje. Mamy raporty zwiadowcze, ale najpierw zawodnik został sprzedany? Nie, cały czas nie, więc naprawdę boję się, że tam się załamią te negocjacje. A my mamy Kamarę, ale troszeczkę za mało bazowej kwoty.
Tu za mało bazowej kwoty. 190 to już nie jest źle, ale potencjał niziutki. 40 to jest fatalnie, no tutaj to już w ogóle nie ma co. 130, ale mały potencjał, okej. Musimy po prostu dobrze wybierać. Warto z tych 3 miesięcy nawet wybrać jednego typa, ale żeby to był ktoś na poziomie Griffitha, niż wiecie, mieć rozczarowanie w postaci 100 zawodników, którzy są słabi. Więc dlatego ja podchodzę do tego tak selektywnie. Kierowanie się kwotą jest bez sensu, no jakoś do tej pory się na tym nie przejechaliśmy. Macclesfield kontra Everton. Okej, Vestergaard krytykowany, ale strzela gola i to mi się podoba, słuchajcie. Zaczynamy punktować. Ja nie oczekuję zwycięstw w każdym meczu, ale ważne, żebyśmy te punkciki ciułali, bo to jest naprawdę istotne, żeby mieć ten spokój. No bo zobaczcie, jesteśmy na miejscu 10. I mamy nad miejscem 18. Nie no, mamy przewagi 10 punktów, ale 10 punktów to nie jest aż tak dużo. 10 punktów to nie jest aż tak dużo, słuchajcie. Nie wiem, ile spotkań nam zostało do końca, ale to nie jest tak dużo. Ten mecz gramy u siebie, więc jest szansa utrzeć nosa Tottenhamowi. Więc zobaczymy, jak to będzie. Zobacz, Regena lewy żyje i ma się dobrze, więc nie ma co patrzeć na Regena. A my, proszę bardzo, pojedynek napastników. Jeden do jednego, Haaland strzela. Bardzo dobrze, słuchajcie, bardzo dobrze zaczyna to wszystko wyglądać. Comiesięczny raport o juniorach. No spokojnie, oni się ładnie rozwiną. No, Fofana powinien być absolutną gwiazdą za niedługo. Musimy tylko dać mu wystarczająco dużo czasu i zaufania. Fitzpatrick bardzo ładnie nam się rozwija. Więc zobaczymy, no jest dobrze, jakby idziemy w fajnym kierunku. Fitzpatrick już ma 70. Wydaje mi się, że go podtrzymamy i spróbujemy, słuchajcie, dociągnąć do złotej karty, bo warto mieć tego drugiego bramkarza na poziomie. I potem będziemy się zastanawiali. Konferencja prasowa, to mnie nie interesuje, ja z mediami nie rozmawiam. I dobrze ktoś mówi, że Haaland strzela teraz co mecz. Rzeczywiście, ten układ mu pasuje. I teraz zagramy z równie ofensywnym zespołem Liverpool. Zobaczymy, kto strzeli więcej. Gramy na Anfield, więc będzie bardzo trudno w tym spotkaniu. No strzelamy jedną, ale tracimy dwie tym razem. I co gorsza, Lee z kontuzją. To jest dosyć duży problem. Na ile nam wypada nasz zawodnik? Na 2 tygodnie. Okej, Reece James jest zadowolony, że może występować. Dobrze, że to już jest końcówka sezonu, bo gdybyśmy stracili gdzieś w środku Lee, to byłby duży problem. Dostajemy ofertę transferu za Jonesa. Cały czas się zastanawiam, bo my zaakceptowaliśmy tą ofertę z Portugalii, ale coś nie zadziałało, więc spróbujmy tutaj. Co zrobić, jak cię zwolnią? Ale czemu mają mnie zwolnić? Nie ma ku temu żadnego powodu. 15-200, co wy na to? Okej, dobra. Więc się zabezpieczamy, słuchajcie, kolejną tutaj kwotą. Z kim oni się dogadają, to dla mnie... To dla mnie nie ma większego znaczenia. Znaczy, z kim się dogada nasz zawodnik. Dla mnie liczy się to, żeby się sprzedał, żeby przestał nam jęczeć, a my będziemy mieli dodatkowy hajs, więc zarząd też powinien być zadowolony, chociaż nie wiem, czy on się liczy jako junior. James zadowolony w klubie Macclesfield, no to mnie cieszy. Kolejna oferta transferu, a nie, to już było. No dobra, tak więc czekamy, słuchajcie, teraz na mecz z West Bromem. Lee niestety będzie poza składem, ale tutaj samemu komputer go sobie zmieni. No i Onoma jest tragiczny. No muszę przyznać, że naprawdę muszę przyznać, że jestem zawiedziony tym zawodnikiem. Franki strzela z tej lewej obrony, w zasadzie Frankę, bo to jest Niemiec. Ale mimo wszystko przegrywamy. Ale słuchajcie, jesteśmy zadowoleni z tego sezonu. 10 miejsce. To jest bardzo dobra sprawa.
Co prawda Brighton ma szansę nas jeszcze wyprzedzić na tym miejscu, ale może się uda utrzymać. To jak na pierwszy sezon w Premier League uważam, że jest naprawdę dobrym osiągnięciem. W przyszłym roku fajnie by było zakręcić się w okolicach 6-7 miejsca, ale będzie niezwykle trudno. Ale może z naszymi juniorami się to uda. To co fajne, odchodzi do Stuttgartu Jones, a my możemy zobaczyć właśnie młode przyszłe gwiazdy. Ale nie takiego zawodnika i nie takiego zawodnika i nie takiego zawodnika, ale może takiego zawodnika niestety nie, a może takiego zawodnika niestety nie. Tak więc jak na razie ciężko nam znaleźć napastnika z Wybrzeża Kości Słoniowej. Zobaczmy drugi raport o juniorach, czy tutaj będzie ktoś ciekawy. 100 tysięcy to już jest dla nas za mało, biorąc pod uwagę to jakich mamy graczy, 45 malutko, 60 malutko. 140 też za mało i 60 też za mało. Więc podchodzimy do tego mocno wybiórczo, ale sami rozumiecie, jak to działa. Dobra, jedziemy na Stamford Bridge, gramy z Chelsea i ten mecz przegrywamy, ale 3-2. Griffith strzela, Greenwood strzela, więc to... więc to naprawdę cieszy. Co się tutaj dzieje? Nagroda z turnieju 130 milionów wpływa. Więc możemy być naprawdę bardzo zadowoleni z tego, jak to wszystko wygląda. Z rozwoju zawodników także. Bo to idzie wszystko w naprawdę dobrym kierunku, słuchajcie. To idzie wszystko w naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrym kierunku. Liverpool pokonuje rywali z zespół Manchester City. Oj, to będzie spotkanie w tym roku. To naprawdę będzie spotkanie mojej rzeczywistości. Prognozy nie są obiecujące, jeśli chodzi o zarząd. My dostajemy raport o juniorach, którzy powinni dostać fajnego boosta jeszcze, biorąc pod uwagę to, że maj się zbliża. Nie, już majowy upgrade był chyba. Słuchajcie, ktoś pisze, że 130 milionów to będzie budżet transferowy. Nie, 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 to tak nie działa. To jest jakby z tego dostaniemy tylko działeczkę na transfery. Niestety to nie jest tak łatwo. To jest boost, który po prostu minie za jakiś czas. Okej, zawodnicy powołania do kadry. To miło, że mamy takich graczy. Iść dobra robota. Zobaczmy, co tam nam powiedział jeszcze zarząd na sam koniec. Dobra robota. Na początku roku otrzymaliśmy cel, żeby zakończyć sezon z równowartością na poziomie 66 milionów, więc są naprawdę zadowoleni. Neres dostał powołanie do kadry Brazylii, więc to jest naprawdę fajnie. Albrecht wraca z wypożyczenia, więc to jest także dodatkowy plus. Słuchajcie, możemy być z siebie naprawdę zadowoleni, tak samo jak z tego sezonu, który kończymy na miejscu 12, więc to jest bardzo dobra lokata. Nie ma co się tutaj oszukiwać, że mogłoby być lepiej i tak dalej. Nasz skład jest jaki jest, jest w fazie budowy, więc fajne jest to, że jesteśmy w stanie tutaj rywalizować z zespołami, być spokojni, jeśli chodzi o utrzymanie. I się zastanawiam, słuchajcie, spróbujmy go kupić teraz. Ciekawie jest, ile on kosztuje. Wyciągnijmy im go jeszcze teraz. Żeby już wiedział, że żeby był spokojną wakację, że jedzie do fajnego klubu. Wymiana piłkarzy. Czy ja mam kogoś, kto może by mnie interesował, żeby go tam zesłać? No ono ma, to jest gościu, którego nie lubię, ale nie aż tak. Nie, 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 nie. Zaoferuj kwotę. Damy tą siódemkę, którą mamy. Zobaczmy, co oni powiedzą. To jest bardzo dobry pomysł. Tylko, że mnie na niego nie stać. Co wy na to? Jak nie, to go kupimy w przyszłym sezonie, to nie jest problem. Okej, spoko, nara. Widzimy się w przyszłym sezonie. Brentona miałeś podpisać, nie podpisujemy go jednak, słuchajcie, nie podpisujemy go jednak. Wydaje mi się, że warto ufać Holandowi, czy... Znaczy zresztą, jak wy uważacie, no czy warto podpisywać tego drugiego napastnika? Będziemy mieli wtedy dwóch naprawdę klasowych napadziorów. Takich bardzo, bardzo klasowych. Ale on podpisał nowy kontrakt z Kubany. Podpisał nowy kontrakt, więc nie ma co się tutaj w to bawić. Nketiah też podpisał nowy kontrakt, więc nie ma co. Słuchajcie, spróbujemy sobie znaleźć rezerwowego napastnika i tyle.
Będziemy ufali Haalandowi, a jeżeli się uda wyszkolić nam młodego napadziora, to po prostu w tym czasie on będzie wchodził. Mamy tego skauta na wybrzeżu, więc mam nadzieję, że on tam kogoś znajdzie. Tak samo jak Macclesfield, chyba znalazło swojego najlepszego, znaczy na pewno swojego najlepszego menadżera w sezonie. Nadszedł koniec sezonu i musimy przyznać, że nie mogło być chyba lepiej. Piłkarze i cały personel klubowy bardzo cenią sobie współpracę z panem. Będziemy zaszczyceni, jeżeli zdecyduje się pan poprowadzić zespół także w przyszłym sezonie. Z poważaniem, zarząd klubu. No się nie dziwię, że jesteście zadowoleni. Wyciągnąłem was do Premier League, a perspektywy są tylko lepsze.